Witajcie. Ten film z pewnością nie będzie interesujący, więc można go już swobodnie wyłączyć. I przerzucić się na jakiś inny kanał, gdzie można obejrzeć na przykład film pod tytułem 10 najdziwniejszych kup na świecie. Plus bonus. Ale wracając do tego filmu, którego niestety nie wyłączyliście, to jest to tylko film informacyjny. Postanowiłem zrobić serię filmów o roślinach akwarystycznych. Niestety, nie posiadając obecnie zbyt dużej ilości gatunków, bo nie jestem sklepem z roślinami, będę musiał posiłkować się zdjęciami podwodnych krzaczorów. Wymyśliłem, a jest to wręcz odkrywcze, aby podzielić rośliny względem trudności uprawy i oznaczyć kolorowymi kółeczkami, które są równie odkrywcze. Najpierw będą rośliny oznaczone kolorem zielonym i literką ły. Ły jak ły. Będzie to oznaczać, że te rośliny są łatwe i nie musimy się przy nich modlić, aby rosły. Następny kolor to żółty i literka T jak Tadeusz. To oznaczać będzie, że są to rośliny, które już wymagają pewnego zainteresowania akwarysty i samo zerkanie na nie nie powoduje, że czują się dobrze. Oczywiście ich trudność jest względna dla wielu akwarystów. Może się zdarzyć, że dana roślina przez niektórych uważana za łatwą, przeze mnie zostanie umieszczona w kategorii trudnych. Ale to, że roślina jest trudniejsza od łatwych, nie znaczy, że należy ją naświetlać laserem albo co dwa miesiące fundować jej sztuczne wstrząsy tektoniczne, bo inaczej listka nie wypuści. Trzecia kategoria to rośliny bardzo trudne i kolor czerwony. Tu już będziemy mieli rośliny, którym jeśli nie zapewnimy odpowiednich warunków, po prostu walną w kalendarz, pójdą do krainy wiecznych łowów, czyli zdechną i szlag trafi, a nasze wydane na nie pieniądze pójdą w to błoto, muł, szlam, czy jak to tam sobie nazwiecie. Na samym końcu kolor sraczkowaty i oznaczenie WCHTINDO, co oznacza... no właśnie... Konkurs. Co oznacza ten skrót? Do wygrania butelka mineralnej gazowanej firmy. Tak, wpisujecie rozwinięcia skrótu pod filmem. A nie mówiłem, że to będzie nudny film? Choć miałem zaprosić zagranicznych gości na premiery, ale może dobrze, że utknęli na granicy na kwarantannie. Tak więc szykuje się taka seria. A tym filmem chciałem tylko zaznaczyć, że filmy będą oznaczone kolorowymi znaczkami. I co te znaczki znaczą? Czyli można zrobić film o niczym i jeszcze sobie pogadać. Ale żeby ten film nie był taki do końca nudny, to opowiem Wam pewną historię. Dawno, dawno temu w krainie, gdzie na tłuszcz roślinny mówili masło, mieszkał sobie. Puścił klej, za oknami właśnie wstawał dzień, odpłynął kąt, opuścił gle.